Długo czekałem na czwarty sezon, a skoro ten nadszedł, zapraszam na obszerną i należycie długą recenzję, a właściwie serię recenzji wszystkich sezonów i filmu. Akcja Date Alive ma miejsce w świecie, gdzie 30 lat temu w centralnej Eurazji miało miejsce potężne trzęsienie pola magnetycznego Ziemi, zwane dalej tąpnięciem przestrzennym. Kataklizm ów spowodował anihilację sporego obszaru planety i śmierć ponad 150 milionów ludzi. Od tego czasu nasz świat zaczęły regularnie nawiedzać mniejsze tąpnięcia przestrzenne, zwłaszcza Daleki Wschód. W takich właśnie realiach żyje Itsuka Shido, główny bohater Date Alive. Gdy pewnego dnia rozlega się alarm sygnalizujący nadejście katastrofy, chłopak jak zwykle kieruje się do najbliższego schronu. Ale tuż przed wejściem do podziemi odkrywa, że jego siostra pozostała na powierzchni. Mając nadzieję na jej szybkie odnalezienie, licealista udaje się do strefy zagrożenia i staje się naocznym świadkiem kataklizmu. Kataklizmu, który przybiera powabną formę i ma na imię Toka. Okazuje się, że przyczynami tąpnięć są posiadające fizyczne ciało duchy, a japońskie siły samoobrony walczą z nimi, podczas gdy cywile kryją się w schronach. Na dokładkę, na scenę wkracza tajna organizacja, która chce okiełznać duchy w ciut łagodniejszy sposób. Ostatecznie Shido zostaje zwerbowany w szranki owej organizacji i zostaje mu powierzone zadanie pacyfikacji seksownych klęsk żywiołowych poprzez randkowanie z nimi. Początkowo Date Alive nie zdobyło mojej przychylności. Winne były temu główne postacie. Shido wyglądał na typowego protagonistę haremówek, a Toka, pomimo iż urocza, przypominała bezmyślnego szczeniaka. Przy serii przytrzymała mnie obsada drugiego planu, która była nie tyle barwna, co okazała się splunięciem w twarz wysłużonym schematom. Bo oto otrzymujemy Kotori, loli siostry głównego bohatera, która zamiast irytować, pełni rolę najbardziej kompetentnej osoby w tym bałaganie. Idziemy za ciosem. Oto Origami, personifikacja dewiacji, predatora seksualnego i najlepszego psa na świecie. Słucham? Anime bawi się konwencją i ma do siebie niesamowity dystans, będąc świadomy, że staje się autoparodią. Lecz równocześnie nie porzuca genezy w komedii ecchi i karmi nas bogatym fanserwisem. I kiedy już zdążyłem przywyknąć do tej innowacyjności, serial przedstawił nową bohaterkę, która niszczy konwenanse, wedle których funkcjonują haremówki. Pojawienie się Kurumi na scenie należy przyrównać do detonacji bomby nuklearnej. Dostaliśmy bohaterkę, która autentycznie jest po ciemnej stronie mocy i miesza w wydarzeniach, a my stajemy się świadkami plot twistu fabularnego, którego w standardowych ecchi próżno szukać. Pomimo słabego początku, Date Alive dał się poznać jako animiec o niedźwiedziej sile. Ciekawi bohaterowie i nietuzinkowy pomysł na fabułę wystarczyły, abym dobrze się bawił i czekał na drugi sezon. Druga część nadeszła niebawem, od nowego studia. Miałem pewne obawy, czy tytuł nie zapadnie na choroby typowe dla kontynuacji, takie jak brak pomysłu na dalsze wydarzenia, wypalenie czy umieszczenie zbędnych postaci w fabule. Początkowo moje lęki zdawały się materializować, gdyż nagle bez większej przyczyny dwie nowe dziewoje zaczynają kleić się do protaga, a fanserwis wydał się prostacko nachalny. Szczęśliwe owe chwilowe obniżenie pułapu miało taki efekt, że anime zaczęło nabierać prędkości i przekornie wzbiło się jeszcze wyżej. Bo na scenę nareszcie wkracza wróg, antagonista, którego brakowało w pierwszym sezonie. Jego motywacje nie są wyjaśnione, ale jest to udane przedstawienie opozycyjnej frakcji, tym bardziej, że akcja ulega pewnemu urozmaiceniu w dalszych odcinkach. W drugiej połowie anime Shido w końcu dostaje porządne kłody pod nogi, bo nowa bohaterka Miku jest istotą nienawidzącą mężczyzn. Itsuka nie startuje jak zwykle z przygotowanego dla siebie gruntu, tylko stara się zdobyć laskę, która go jawnie nienawidzi, przebierając się za babę. A obecny na scenie przeciwnik nie ułatwia zadania. Z zadowoleniem stwierdzam, że grafika i animacja, podobnie jak przy pierwszej odsłonie, utrzymały przyzwoity poziom. Pochwalić chcę także nowy soundtrack. Ten był znacznie treściwszy niż w jedynce i sprawił, że sceny akcji były jeszcze lepsze niż w pierwszym sezonie. Choć start miał słaby, drugie Date Alive okazało się produkcją równie dobrą, jeśli nie lepszą niż pierwsza seria. Zadowolony z tego, co otrzymałem, bardzo ucieszyła mnie zapowiedź kinówki. Zgodnie z przewidywaniami, lub też raczej z manierą praktykowaną w wielkoekranowych ekranizacjach seriali shounenowych, film przedstawił niekanoniczne wydarzenia spoza głównej linii książek. Pozytywnym zaskoczeniem był za to wątek, który kinówka zdecydowała się poruszyć. Harem, który Shido sobie stworzył, rozrósł się do niebezpiecznych rozmiarów. Pokłosiem tego dobrodziejstwa była wzajemna zazdrość niewiast. Na skutek tej zazdrości dziewczyny nieświadomie uformowały potężną sferę energii, która stanowi potencjalne zagrożenie.
Aby opanować sytuację i uspokoić swój harem, Icka robi to, co umie najlepiej. Idzie z dziewczynami na randki. Film, mimo iż krótki, bo ma tylko 70 minut, przeznaczył dostateczną ilość czasu ekranowego dla każdej z bohaterek. Spodobało mi się, że każda z dziewczyn dostała swoje 5 minut. Nawet Kaguya i Yuzuru nie były brane razem, tylko dostały indywidualnie czas z Shido. Fakt, że w nieco ponad godzinę zmieszano wstęp, 6 randek, rozwinięcie, punkt kulminacyjny i zakończenie i nie czuć było przy tym wszystkim pośpiechu, zasługuje na uznanie. Jednak tak samo jak inne kinówki anime, Mayuri Judgment zdecydowało się powielić często wykorzystywany szablon. Bo jak zwykle w planach bohaterów coś musi pójść nie tak i ostatecznie wszyscy razem muszą stawić czoła przeciwności, wykorzystując siłę przyjaźni, haremu, niepotrzebne skreślić i ocalić świat tudzież miasto przed zagładą. Sztampa. Przyczepię się jeszcze do grafiki. Ta nie jest zła, lecz nie dostrzegłem większych usprawnień w porównaniu z serią TV. Myślę, że od kinówki można oczekiwać więcej niż grafiki rodem z cotygodniowych odcinków. Ostatecznie film okazał się głównie pożywką dla fanów, ale jako odbiorca docelowy bawiłem się dobrze podczas seansu. Czasowo zaspokoiwszy głód, spokojnie oczekiwałem trzeciego sezonu. Aż do chwili, gdy zobaczyłem plakat promocyjny. A co z nim jest nie tak? Przyjrzyj się. Nic nie widzę. A teraz? O rety! Wszystkie te mordy są kopiuj w klej. Ktoś narysował jedną postać, a pozostałych już mu się nie chciało. Właśnie. Jeśli już plakat promocyjny został wykonany z taką starannością, to zacząłem się mentalnie przygotowywać, że produkt, który dostaniemy, nie będzie należał do urodziwych. No ale nie jestem osobą, która przywiązuje dużą wagę do grafiki. Przecież tragedii nie będzie. Boże szumiący! Co tu się zadziało? Pierwszy odcinek to był lincz na moich oczach. JC Staff w sezonie Zima 2019 wypuszczał łącznie 3 serie. Nieważne jak wielką korporacją jest, studio chciało ugryźć więcej niż mogło, a rezultatem tego był karygodny stan techniczny. W pierwszym epizodzie zdarzyło się, że bohaterki nie miały rąk i nóg. Serio, zerknijcie! Co tu się zadziało? Klonowanie sylwetek postaci, spadki płynności animacji, źle nałożone warstwy, to wszystko mogłem ścierpieć. Lecz najbardziej bolała spartaczona reżyseria. Wiele scen, które od dawna miałem w głowie i które nie były, podkreślam, nie były trudne do zrealizowania, wypadła blado i nieprzekonywująco. Dzięki Bogu, przed dokonaniem tej recenzji robiłem rewatch. Robiłem rewatch i oglądałem wydanie Blu-ray. Anime z płyty okazało się kompletnie inną bajką niż pamiętałem. Aberracje graficzne i towarzysząca im kiepska reżyseria praktycznie znikły. Bo wiele scen zostało dodanych lub stworzonych na nowo. A to pozwoliło bez skrępowania cieszyć się fabułą. Historia opowiedziana w trzecim sezonie w końcu nabiera rumieńców. Wróg otwarcie atakuje i dybie na życie naszych, a dołączenie nowych dziewczyn do haremu przestaje przypominać konwencjonalne randkowanie. No i w końcu dostajemy najlepszy arc w Date Alive. Arc z podróżami w czasie. Tę część historii mogę określić tylko jednym przymiotnikiem. Fenomenalna. Słuchajcie, ani Steins Gate, ani Erased, ani ReZero nie mogą się równać z tym, co się tu dzieje. Date Alive jest bowiem jedynym znanym mi anime, które ma kompletne kontinuum czasoprzestrzenne i w którym zachodzi paradoks zmiany przeszłości. Gdy po raz pierwszy przeczytałem, jak przebiega podróż przez czwarty wymiar, skończyłem z opadniętą szczeną. A animacja adaptuje to zgrabnie. W żadnej innej animowanej produkcji, w żadnej, nie widziałem tak dobrego wykorzystania kontinuum. Trzeci sezon powstawał w bólach i nawet pomimo poprawek jest zauważalnie brzydszy od wcześniejszych części. Ale nie liczy się okładka, liczy się zawartość. Pomimo, że mniej urodziwo od swoich braci, Date Alive 3 obroniło się fabułą, humorem i fanserwisem. I tak oto dotoczyliśmy się do czwartego sezonu, na który czekałem z niepokojem. Tym razem za realizację miało odpowiadać studio Geek Toys, które miało w swoim portfolio takie tytuły jak Plunderer czy Kawaii Kereba, czyli produkcje słabe. Moje nadzieje odżyły z chwilą publikacji pierwszego zwiastuna. Poziom graficzny prezentował się dobrze i pomimo, że odcinki mają różny poziom wykonania, ani razu nie opuszczają ram przyzwoitości. W serii bardzo chętnie korzystano z modeli 3D, zwłaszcza podczas scen akcji.
Były one wykonane na tyle starannie, że nie kaleczyły oczu swoją egzystencją i pozwalały skupić się na fabule, która zagęszcza się jeszcze bardziej. Wydarzenia na ekranie angażują. Zasługą tego jest przemyślany scenopis i solidna praca reżysera oraz dbałość o szczegóły. Bo przykładowo, w Trójce Shido kilka razy nagle bez niczego zaczynał latać. W Czwórce przed wzbiciem się w powietrze Itsuka musiał przywołać Rafaela, anioła przejętego od jednego z duchów. Szczegół? A cieszy. To dbanie o szczegóły, reżyseria, dalszy rozwój wydarzeń i postaci sprawiły, że wyczekiwałem każdego nowego epizodu. Nowe dziewczyny zostały zaprezentowane z uczuciem, Nia rządzi, a Kurumi otrzymała zadowalające rozwinięcie. Jak jej postać z początku opowieści mogła przypominać złowrogi, siejący śmierć kataklizm, to teraz przychodzi nam poznać drugą stronę Nightmare'a. Stroną o wiele głębszą, posiadającą wyższy cel, którego realizacja uświęca środki. Tak kadzę tej czwóreczce, ale muszę wspomnieć też o jej słabszych stronach, a taką są sceny akcji. Nie wypadają one źle, ale dobrymi ciężko je nazwać. Są to ujęcia, które dostają u mnie ocenę ledwo zaliczającą. Na szczęście pozostałe sceny i aktorzy w nich występujący wypadają znacznie lepiej. Podsumowując, najnowsze Date Alive to zdecydowanie materiał przeznaczony dla określonej grupy fanów. Jako osoba, do której był skierowany, pragnę wyrazić zadowolenie produktem, który otrzymałem. I to by było już wszystko. Prawie. Bo na koniec muszę dokonać jeszcze jednej oceny. Wydać osąd. Która panna jest tu najlepsza? I z tym nie będzie problemu. Bo myślę, że się ze mną zgodzicie i przyznacie mi rację, że najlepsza dziewoja w omawianym show to... pies.